co pan myśli o takiej retoryce, że Polacy przyjęli już Ukraińców, albo że ta pomoc powinna być tylko w tym kraju, w Syrii na przykład. Tam nasza była pani premier pojechała zobaczyć obóz uchodźców. Czy myśli pan, że to są jakieś argumenty, żeby nie pomagać, nie przyjmować chociażby chorych dzieci, które zostały skrzywdzone przez wojnę w tamtym terenie? Wie pan, mi się wydaje, że matka z dzieckiem nigdzie nie jest groźna, niezależnie od tego, czy ma biały, ciemny, czy czerwony kolor skóry. To jest po prostu matka i dziecko i oni chcą przeżyć i dojść do dorosłości. I ja zawsze będę wspierał takie akcje, dlatego że uważam, że to nie świadczy o naszym zaangażowaniu politycznym, to świadczy o człowieczeństwie po prostu. Bo to, czy my jesteśmy w stanie ludziom pomagać, czy jesteśmy w stanie na drugiego człowieka się otworzyć, to świadczy wyłącznie o naszym człowieczeństwie.